Państwo już słyszą, głos już nie ten, ale dzisiaj naprawdę mordercza praca. Ale warto było to przeżyć na scenie, nawet pisaliśmy... Słuchajcie, nie uwierzycie, opóźniły nam się próby. Staliśmy na scenie od 9 do teraz, a jest 10:15 w tej chwili, więc no 13 ponad godzin stoimy, więc bolą mnie plecy i nogi. Właśnie, dzisiejsza gala była takim podsumowaniem waszej twórczości, a jak wy wspominacie jej początki? Co było takim momentem przełomowym, dzięki któremu staliście się rozpoznawalnym kabaretem, waszym zdaniem? Myślę, że to chcieliśmy ująć bardzo w tym koncercie, który jakby został nagrany. Myślę, dlatego byli z nami nasi przyjaciele z zespołu Phil. NA, ale przede wszystkim Śruba. Pokazaliśmy tutaj sketch podsumowujący te 10 lat ze Śrubą. Pierwszy raz zrobiliśmy przekrojówkę, czyli taki blendzik kilku sketchów do tego z nowymi motywami. Wydaje nam się, że wyszło bardzo, bardzo fajnie. Wy ocenicie to w styczniu, więc nie, dobrze było, bardzo dobrze. Czy jak zwykle my mamy to do siebie, że my z reguły jesteśmy zadowoleni i z chęcią w ogóle jakby to robimy, co robimy przez 10 lat. I do tej pory nam się nie znudziło, to dzięki wam, dzięki widzom kabaretowym, widzom, którzy przychodzicie na nasze występy. Chce nam się to robić dalej, mamy do tego zapał młodzieńczy, czasami jesteśmy w stanie naprawdę nie spać, tak jak było to tylko dzisiaj. Tylko te ciała takie stare już, słuchajcie, bo zapał jest, ale jak to już nie lezie, bo jest. Tak, i chcieliśmy wam z okazji naszego dziesięciolecia, wam bardzo szczególnie i ciepło podziękować, wszystkim fanom kabaretowym. Fanom w ogóle wszystkich kabaretów, bo to, że ta branża jest tak prężna, tak bogata i tak inna i różnorodna. Każdy znajdzie coś dla siebie, co jest rewelacyjne. To jest też to, że każdego z was śmieszy co innego. Kochajcie polskie kabarety. I nas również w czołówce kochajcie. Chyba jeszcze z 10 lat pociągniemy. Mamy nadzieję taką. Jest cel! Znalazłam! Wiecie? Inspirowaliście się, jak zaczynaliście tworzyć kabaret, i czy te inspiracje się zmieniły, czy dalej macie na przykład takich samych kabaretowych idoli? Ja powiem tak, u nas było tak troszkę inaczej, bo jakby nie inspirowaliśmy się... Zaczynając kabaret, nie mieliśmy zielonego pojęcia o tym, co robimy. O scenie kabaretowej, jak ona wygląda, jak... Nie byliśmy fanami kabaretu jako takimi. Gdzieś tam ten kabaret w telewizji już był mocno pokazywany, ale to nie było coś, co nas... Ale całe życie coś robiliśmy w tym kierunku, prawda? To się zaczęło już w liceum, gdzie chodziliśmy razem do liceum i różne apele, no wiecie jak jest w liceum. Otrzęsiny, no. Dni zakochanych. I okazało się, że mamy coś w sobie takiego, że potrafimy łatwo rozśmieszyć ludzi. I mówimy, no to może zrobimy kabaret, zobaczymy, pojedziemy na festiwal studencki. Kontynuujemy po prostu. Tak, i to 10 lat temu taka decyzja została podczas nas, że tak powiem, podjęta. I teraz no, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. B, sorry. Tak. Zmęczony jest. I to jest fajne. Jeszcze ostatnie dwa zdania. Gdybyście mieli jeszcze raz jako kabaret przeżyć te 10 lat, zrobilibyście to samo, czy zmienilibyście coś?
myślę, że zawsze można coś zmienić. To jest tak między dzisiejszym pierwszym graniem, a drugim też zaszły pewne zmiany i zawsze można coś zmienić, zawsze można coś... Dobranoc. Zawsze można coś zrobić lepiej. Albo gorzej. Więc i podejrzewam, że jeszcze przed nami dokładnie takie rzeczy, czyli pewnie zrobimy coś jeszcze kiedyś lepiej, pewnie coś zrobimy jeszcze gorzej. Oby więcej było lepiej niż gorzej, to wtedy będzie lepiej. To jest po prostu cały czas do przodu, jak to mówi Jacek Szymonek. Macie jakieś marzenia, które chcielibyście jeszcze zrealizować jako kabaret, czy czujecie się już spełnieni? 20-lecie na jakimś stadionie takim piłkarskim, żeby 50 tysięcy ludzi było i zaprosimy Queen, z Freddie Mercury oczywiście, no U2. Kogo byś jeszcze zaprosił na 50-lecie? Ciebie bym zaprosił, bo... Ja nie przyjdę, daj spokój. Nie, chciałbym powiedzieć, że nie tak, ma zupełnie serio, to chcielibyśmy się rozwijać, chcielibyśmy nadal tworzyć coś, co wy będziecie oglądać. I kropka. Macie już 10 lat. Na początek życzę wam wszystkiego najlepszego i jeszcze kolejnych 10-leci. Dziękujemy. Czego jeszcze byś nam życzyła? Wykaż się troszkę więcej. Czego chcielibyście, aby wam życzyć? Młodości, piękna, pomysłów, no i szybko jakiegoś alkoholu.